Jak pan ocenia walkę z Jasonem Estradą? Czy jest pan absolutnie zadowolony z tego, co Tomasz pokazał w walce ze Estradą? Bo wiemy, że Estrada to jest no dosyć taki nietypowy zawodnik, jak na wagę ciężką. Myślę, że przewidywania te, które mieliśmy, czy oceny wcześniej Jamesona Estrady, potwierdziły się w przebiegu walki. Zawodnik faulujący, zawodnik trudny, niewygodny. Taka nasza była wstępna ocena. Zresztą obejrzeliśmy go wielokrotnie, zarówno w walkach z Powietkinem, z Whittakerem, Witherspoonem. Niewiele pokazał. Był dobrze do tej walki przygotowany, zdeterminowany przede wszystkim. Myślę, że ta walka pokazała, to była druga walka Tomka w Heavyweight Division, więc myślę, że to jest, Tomek zdał bardzo dobrze egzamin w tej walce. Jestem spokojny o to, jak ta walka przebiegała, dlatego tam słyszałem opinię, że się denerwowałem. To była jedna ze spokojniejszych walk, jeśli chodzi o corner dla mnie. Może nieraz mówię podniesionym głosem, ale to nie jest, to jest wynikiem po prostu dużego aplauzu publiczności, muzyki w koło, tak żeby, także nie, niekiedy powiedzmy informacje od trenera nie zawsze dochodzą do zawodnika, więc wtedy zawsze troszeczkę tonacja głosu jest inna. Natomiast generalnie powiedziałem, wewnętrznie czułem duży spokój po każdej rundzie. Nie widziałem tu jakiegoś wielkiego zagrożenia, tym bardziej, że Jason Estrada poza niewygodnym stylem boksowania, poza taką determinacją, wieloma faulami, zresztą to było widać na powtórkach, to nie jest zawodnik, to nie jest puncher, a więc tu nie było takiego zagrożenia jak Jonathanem Banksem, zupełnie inny zawodnik, gdzie obydwaj chodzili po polu minowym. Jeden cios mógł zmienić cały przebieg pojedynku. Tutaj takiego zagrożenia nie było. Można było oczywiście zwiększyć intensywność, podjąć ryzyko wymiany, dłuższa kombinacja na tył, w półdystansie i próba szukania wykończenia akcji na górę, ale ja miałem przede wszystkim w perspektywie to, że zwalniałem tempo, czy kazałem boksować, prosiłem Tomka o boksowanie na dystans, to trzeba brać pod uwagę jeszcze ten element, że za 2 miesiące już jest zaplanowana walka z Chrisem Areolą, a więc przede wszystkim myślałem tutaj o jakiejś kontuzji przypadkowej, łuku i tak dalej, który by mógł ewentualnie zmienić przebieg przygotowań. I to jest rzecz naturalna dla trenera.